dla nas bardzo ważne, bo pokazuje, że federacje, które przebywają w Krakowie w ramach Euro 2012, nie koncentrują się tylko same na sobie, ale chcą też zrobić coś dla lokalnej społeczności, pokazać, jak sport może wpływać na życie, jak sport wpływa na kształtowanie charakteru, jak sport wpływa na myślenie o sobie samym i na branie odpowiedzialności za siebie samego. To jest bardzo ważne, że Federacja Flanderska chce dzielić się z nami swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Jak Państwo zapewne słusznie się domyślacie, nie przez przypadek wybraliśmy na miejsce realizacji tego wspólnego przedsięwzięcia Concon Zone. Concon Zone powstał kilka lat temu i jest jednym z nielicznych tego typu przykładów w Polsce, gdzie inicjatywa samorządu, wynikania też pewnego rodzaju społeczność lokalną, dzieje się we współpracy z organizacją pozarządową. Dzieje się po to, żeby realizować cały cykl programów z szeroko rozumianej, tak naprawdę szeroko rozumianego zakresu odpowiedzialności społecznej. My chcemy tworzyć społeczeństwo partycypacyjne, chcemy, żeby lokalna społeczność miała gdzie się rozwijać, gdzie realizować swoje aspiracje, ale też chcemy kształcić, chcemy wychowywać, chcemy uczyć brania odpowiedzialności, ale chcemy też uczyć marzyć, chcemy uczyć aspirować. Chcemy, żeby i lokalna społeczność, żeby nasze dzieci miały pokazaną jasną drogę dojścia. To jest miejsce, w którym realizuje się nie tylko aspiracje sportowe, gdzie nie tylko chodzi się na treningi, nie tylko uczestniczy w programach, które oferujemy, to jest też miejsce, które w sposób rzeczywisty walczy z wykluczeniem na różnych poziomach. Zarówno poprzez zajęcia terapeutyczne, zajęcia edukacyjne, jak i poprzez sam fakt, że te światy się wzajemnie przenikają. Świat ludzi, którzy przychodzą tylko dla rozrywki, tych, którzy tu przychodzą tylko i wyłącznie ze względu na aspiracje sportowe, ale też tych, którzy przychodzą tutaj po to, żeby zacząć drogę, która zmieni ich życie. I tak też działa program World Coaches, o którym za chwilę Państwo dowiecie się więcej. To, co dla nas jest kluczowe i niezwykle istotne, to, że w tym programie biorą udział nasi trenerzy. Trenerzy, którzy z nami współpracują w sposób trwały w ramach dwóch programów realizowanych przez Wydział Sportu, czyli mój trener i Orlik, animator mojej boisko Orlik. To, co jest niezwykle istotne dla faktu, że to właśnie trenerzy, to jest ta grupa docelowa, do której kierowany jest komunikat i kierowane jest szkolenie, to jest też przypomnienie, zwrócenie uwagi na fakt, że nie można kształcić przyszłych liderów, nie można uczyć odpowiedzialności, nie można wychowywać bez zaangażowania osób dorosłych. To, że pełniąc taki zawód, jednocześnie realizuje się jakąś misję. To, że świadomość, że sport, oczywiście kształcimy profesjonalistów, chcemy, żeby oni byli coraz lepsi na arenie sportowej, ale ten drugi aspekt dbania o rozwój osobisty, osobowościowy, charakterologiczny, ale też czasami stwarzanie jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, empatia, nastawienie dla tego, który z nami trenuje, to są wszystko rzeczy bardzo ważne. Z jednej strony trenerów uczymy wrażliwości, z drugiej strony sami siebie uczymy zrozumienia, że oni często są narażani na sytuacje trudne, które dla nich są obciążające emocjonalnie i muszą sobie też umieć radzić z tym problemem do wewnątrz. My z naszej strony powinniśmy tak budować komunikat, żeby nas samych uczyć szacunku dla nich i dla ich pracy i żeby nasze dzieci też uczyć szacunku dla nich i dla ich pracy. I dzięki takiej wzajemnej wymianie mamy szansę na lepszą zarówno społeczność lokalną, jak i lepszy rozwój nas wszystkich. Także to mniej więcej.